Hej, witam w drugim dniu wyzwania, tym razem trening na mięśnie brzucha, więc trochę odpoczniemy. Zaczniemy krótką rozgrzewką, żeby po prostu pobudzić mięśnie do pracy. Maszeruj w miejscu, ręce wygodnie na biodra. Przed treningiem chciałabym, żeby ostatni posiłek był zjedzony tak najpóźniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem ćwiczeń. Zrobimy sobie 3 serie, w każdej serii będą różne ćwiczenia, w różny sposób angażujące nasz brzuch do pracy. Uwaga, stań nieco szerzej niż biodra i krążenie. Rysuj duże koła. Obszernie, jak największe koła zataczasz. I zmień kierunek. Jeszcze, dawaj, nogi są proste. Stopy mocno są przyklejone do podłogi, ruszamy tylko biodrami. Dobrze, teraz unieś ręce na wysokość klatki piersiowej i staraj się łokciem zrobić skręt za siebie. Nogi są ciągle przyklejone, tylko łokieć mocno do tyłu. Wydech, wydech, wydech. To samo, ręce szeroko. Jeszcze szerzej, jeszcze mocniej pogłębiasz ruch. Dobrze, teraz skłon do sufitu i do podłogi. Unieś ręce do sufitu i do podłogi, rozciągnij plecy. I powtórz kilka razy. Wdech, wydech, wdech, wydech. Super, przyciągamy kolana, hop, i odwodzimy do tyłu. I szybko pracuj. Na jednej nodze stoimy. Napnij brzuch, żeby się nie chwiać, albo jak jest ciężko, stań przy ścianie. To samo do przodu, ta sama noga, unieś jak najwyżej i do przodu. Zmień stronę. Tył. Hop. Mocno, mocno. Noga cały czas pracuje, cały czas jest w górze. I do przodu. Jeszcze wyżej. Super. I wyciągnij rękę do góry, do sufitu. Powoli opuszczaj do boku. Zmień stronę. Jeszcze. Druga. Ostatni raz. I jeszcze raz. Świetnie. Zaczynamy trening, od razu przechodzimy na matę. Zaczynamy od zwykłych skłonów. Unieś nogi ugięte i lecimy skłony. Ręce za uszami. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Wydech. Wydech. Jak najwyżej klatka. Wdech, kiedy się kładziesz, wydech, kiedy wymach do góry. Skup się na pracy brzucha. Wykonuj ćwiczenia dokładnie, we własnym tempie. Masz na to 30 sekund, jeszcze zostało nam 8.
3, 2, 1. Ostatni. Dobrze. Zostawiamy nogi w górze, dłonie ciągle za uszami i po skosie teraz kolano do łokcia, łokieć do kolana. Start. Jedna strona. Przyciągnij i odłóż klepkę z powrotem. Kolana są w jednej pozycji, w jednym miejscu. Staraj się klatkę dociągnąć do kolana. Wydech. Lędźwia są przyklejone do podłogi. Jeszcze 5 sekund. 3, 2. Ostatnie. Dobrze. Zostawiamy nogi to samo. Na drugą stronę. Start. Stopy są złączone, kolana złączone. Zrób skłon po skosie, dotykając łokciem kolana. Przyciągnij i prostuj. Prostuj brzuch. Czyli odłóż klatkę, odłóż łokcie. I znowu wracaj do ćwiczenia. I mocny wydech. Wydech. Jeszcze dobrze. Podeprzyj się na przedramionach, podeprzyj się na łokciach. I teraz prostujemy nogi nad ziemią. Hop. I przyciągamy kolana do siebie. Hop. Chciałabym, żebyś nie wyginała pleców w łuk. Plecy są proste. Tutaj, gdzie masz lędźwia, one są proste. Hop. I przyciągnij. Teraz pięknie pracuje dół naszego brzucha. Wygodna pozycja, wygodnie jesteś oparta na łokciach. Wyciągnij nogi, wyprostuj i wróć, przyciągnij bioderka do siebie. Dobrze, odłóż nogi. Teraz robimy skłon z uniesieniem kolana. Hop, uniesieniem nogi i na zmianę. Start. Na zmianę przyciągnij nogę, ręce. Włóż nogę między ręce. Hop. I zdawaj. Głowa blisko kolana. Prostuj. I się zegnij. Prostuj. I jak nożyczki. Hop. Jak scyzory. Jeszcze 5 sekund. Dobrze, teraz bioderka w górze i unosimy kolano. Na zmianę przyciągnij, wróć. Przyciągnij, wróć. Przyciągnij, wróć. Ręce proste, noga ugięta i przyciągamy na zmianę. Wydech. Hop. Noga 90 stopni, przyciągnij i wracamy. Jeszcze 10 sekund. Dobrze, teraz klęk. Złącz dłonie nad głową, lekko rozstaw nogi. I będziemy opuszczać. Hop, do dołu i wróć. Dół i wróć. Powoli we własnym tempie. Rozciągnij i powrót. Tak jest, ręce złączone. Hop. Tyle, ile dasz radę. I do góry. Super, dawaj jeszcze 10 sekund. Na tą stronę. Spokojne ruchy.
Bez wymachów. Dobrze. Staraj się, żeby tutaj cały czas pracował brzuch i to właśnie brzuchem podnosisz i brzuchem odkładasz. Uwaga, czas. Start. Tak jest, skup się na pracy brzucha. Hop i dawaj. Hop. Super, możesz jeszcze wygiąć biodra do boku. Tak jest. 20 sekund. Ręce nad głową. 10. Krótka przerwa przed nami. W trakcie przerwy napij się wody i potem znowu lecimy do drugiej części. Dobrze, super. Pauza. Część druga, połóż się na boku, łokieć wygodnie pod barkiem, uniesione nogi obydwie, stopa na stopie, dłoń za uchem i łokieć do dłoni, start. Na jedną stronę. Mocno pracuje tutaj brzuch, wygodna pozycja, jeżeli będzie ciężko złapać równowagę, to możesz stopę dać przed stopą, troszeczkę będzie łatwiej, a jeżeli nadal będzie ciężko, to połóż kolano. Połóż samo kolano, to wewnętrzne, oprzyj się, druga noga wyprostowana i fajnie dalej pracuje brzuch. Jeszcze 8 sekund. Dobrze. Zostań w tej pozycji, będziemy unosić obydwie nogi. Złączone i uwaga, hop, podnosimy, hop, obydwie nogi, góra, góra, jesteś w lekkim ugięciu, kolana blisko, nogi blisko i staraj się pracować tutaj bokiem, ciągnąć nogi do góry bokiem, wydech, wydech i we własnym tempie. Spokojnie, bez wymachu. 3, 2, 1. Świetnie. Teraz na łokcie i robimy przeplatankę, a potem zrobimy te same ćwiczenia na drugą stronę. Przeplatanka, czyli krzyżujemy. Hop, do góry, wysoko i powoli opuszczamy. Wygodnie jesteś oparta na łokciach. I pracujemy, szybka praca nogami, plączemy góra, dół, nie dotykając podłogi. Wytrzymaj, dawaj, wiem, że pracuje brzuch, wiem, że boli, ale im wyżej masz nogi, tym będzie łatwiej, więc jak będzie ciężko, to trzymaj je po prostu wysoko. Jeszcze 5, 4, 3, 2, ostatnia sekunda. Dobrze, to samo druga strona. Na łokciu stopa na stopie, dłoń za uchem i hop, lecimy. I hop. Mocny brzuch, jesteś w mocnej pozycji deski. Biodra staraj się trzymać w jednej pozycji. Zrób skręt, dotknij łokciem podłogi, dotknij ręki. Ciężko, to odłóż kolano, ale staraj się do samego końca walczyć z tą wersją ćwiczenia trudniejszą. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Dół. Dół lecimy, obydwie nogi do góry. Wygodna pozycja. Czas. Start. Hop. Hop.
Góra, same nogi, hop. Wystarczy parę centymetrów do góry. Wydech, wydech. Lecimy nasze boczki. Wzmacniamy brzuch z każdej strony. Mocny brzuch to nie tylko ładny wygląd, ale to też dobrze wykonywane ćwiczenia, bo brzuch pracuje w każdym ćwiczeniu. 4, 3, 2, 1. Dobrze. Lecimy deska i opuszczamy kolano. Deska na łokciach i opuszczaj na zmianę kolano. Raz jedno, raz drugie. Drugie. I hop. I na zmianę. Rozciągnij łydkę, rozciągnij. Super. Dobrze. Napnij brzuch. Podwij lekko miednicę. Plecy proste. I pięknie. Opuszczaj. Opuszczaj. Jeszcze 10 sekund. Kolejne ćwiczenie. Zostajemy już w dole i będziemy przenosić nogi do boku. Połóż się i teraz podnieś lekko nogi i przełóż je z jednej strony na drugą. Uwaga, nogi góra i przełóż. Staraj się pracować brzuchem i biodrami. Ręce nieruchomo. Zostajesz w tej pozycji i przełóż nogi. Jedna strona, druga strona. Mocno pracuje tutaj brzuch. A potem ostatnie ćwiczenie to to samo, ale na ręce. Dawaj, na boki. Można powiedzieć, że rysujemy teraz tęczę. 5 sekund. 2, 1. Dobrze. I to samo robimy górą. Nogi nieruchomo. I ile dasz radę, tyle się przenosimy. Uwaga. Hop. Hop. Góra, klatka. Dotknij podłogi. I hop. Super. Dawaj, dawaj. Mocny kręgosłup. Mocny brzuch. Świetnie. Jeszcze połowa. 15 sekund. Znaczy mniej niż połowa. 10. Trzy, dwa. Ostatnie. Dobrze. Super. Krótka pauza. Zaczynamy za 10 sekund, robimy deskę, przyciągamy kolano po skosie i do tego wyprostuj nogę, czyli taki powolny kopniak. 3, 2, 1, start. Hop, prostuj, hop, wróć. Hop. Dobrze, dawaj. Po skosie, mocny skos. Nie musisz się spieszyć, cały czas pracuj we własnym tempie. Masz na to 40 sekund. Przyciągnij mocny skos i dodaj powoli kopniak. Jeszcze. Dawaj 10 sekund. 5, 3, 2, 1. Dobrze. Idziemy na dół do deski na łokciach i przekręcamy się, czyli do przodu i do tyłu. Uwaga. Unieś rękę, zmień pozycję, to samo do tyłu. Hop, ręka do góry. Hop, przekręć biodra. Stopy są lekko rozstawione, biodra w jednej pozycji, tylko przekładamy ręce, biodra zostają wysoko. Dawaj.
Tak jest. Żeby utrzymać tą pozycję, twój brzuch musi być mocno spięty. I 10 sekund jeszcze. Dawaj, dawaj. Dobrze. Połóż się teraz na brzuchu i unieś nogę i po skosie przełóż ją za siebie. Uwaga. Start. Unieś, dotknij podłogi. I zmiana. Hop. Ręce wyprostuj. Dawaj. Góra. Dotknij. Przełóż. Mocno czujemy teraz brzuch, jak się fantastycznie rozciąga. Super. I jeszcze, jeszcze. 15 sekund. Przełóż nogę. Dobrze. Hop. 3, 2, ostatnie powtórzenie. Świetnie. Połóż się na plecy, krzesełko. Krzesełko na boki, nogi ugięte 90 stopni. I przekładamy ręce szeroko. Hop. I druga. I kołyszesz. Kołyszesz biodra z jednej na drugą. Dotknij podłogi. I wracaj. Szybko się odbij. I pracujesz mocno brzuchem. Łopatki są przyklejone do podłogi. Nie odrywaj łopatek. I we własnym tempie, równomierne tempo. Kiedy się podnosisz, wtedy robisz wydech. 7 sekund, bo zawsze kiedy jest opór, wtedy jest wydech. Dobrze. Zostajemy w tej pozycji kołyska, czyli kolana do klatki i odłóż na sekundę pięty do podłogi. Hop. Rozkołysz biodra, pięty, dotknij podłogi i wróć. Ręce trzymaj wzdłuż ciała. I wydech. Wydech. Super. Dawaj, fajne ćwiczenie na brzuch. Banalnie proste, a jak super pracują całe mięśnie brzucha. Jeżeli będziesz wolniej odkładać biodra, to zobacz, jak jeszcze mocniej pracuje brzuch. Wolniej, spróbuj, wolniej. Świetnie. Zostajemy. Kolana ugięte, stopa na kolano i lecimy z kosy do kolana. Start. Jedna strona, hop. Mocny skłon. Mocny skos. Wydech. Dawaj tempo, bo to już jest końcówka treningu. Dotknij. Dotknij. Tak jest, dawaj, dawaj. Jeszcze 10 sekund. Mocno, wydech, do góry, nie odkładaj, nie przerywaj. Jak jest praca, to jest praca. Odpoczniesz teraz, w tych 10 sekundach. Druga strona to samo, kostka na kolano, stopa na kolano, ręka z boku wyprostowana, lecimy, skos, skos. Hop, wydech. Mocny skos. Im mocniejszy skos, tym dla ciebie lepiej. Dobrze, jeszcze 20 sekund. Osiem. Pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatnia sekunda. Świetnie. I lecimy ostatnie ćwiczenie, zwykła deska. Zwykła deska na łokciach. 3, 2, 1. Dobrze. I pamiętaj, deseczka to proste plecy, brzuch napięty, pośladek napięty, lędźwia lekko podwinięte i zastygasz w tej pozycji. Zastygasz w pozycji, gdzie wszystkie mięśnie tak naprawdę pracują i wszystkie mięśnie są spięte.
Jeszcze 15 sekund. 10. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kolana w dół, klatka w dół i klatka teraz do góry. Głowa między ramiona, usiądź na piętach. Dobrze, lędźwia do góry, głowa między ramiona. I to samo odwrotnie. Brzuch do dołu. Super. I to samo ćwiczenie, które było w pierwszej serii. Czyli ręce nad głową, ale tym razem spleć je w koszyczek i powoli opuszczaj do boku. Wytrzymaj 10 sekund. Zrób jeszcze głębiej. I powolutku teraz do góry. I druga strona. Jeszcze głębiej. I powolutku do góry. Super. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Ci się dobrze ćwiczyło. Przypominam, że to jest wyzwanie nasze 30-dniowe. To jest trening drugi. Jutro będzie coś lżejszego na całe ciało, więc zapraszam do treningu jutrzejszego. Do zobaczenia. Pa!